Cześć, witaj w kolejnym odcinku, który nazywa się Jeśli nastąpi ten dzień. Jaki to dzień chodzi? Mi chodzi w tej chwili o dzień, gdy nastanie taka chwila, gdzie będziesz miał wszystkiego dość. Wszystkich ludzi dookoła cię otaczających, wszystkiego, wszystkich zwierząt. Dosłownie wszystkiego, że tylko widzisz człowieka, musisz zakładać słuchawki, żeby go nie słyszeć, bo ci przeszkadza. To nie martw się tym. To ustanie. Tylko musisz zrobić coś nowego w życiu. Na przykład wstać jeszcze przed wschodem słońca i pójść na ten wschód. Jeżeli masz dość zgiełku miastowego, to mówię ci od razu, że w takich godzinach jest cisza na mieście. Prawie nikt nie jeździ samochodem, prawie nikt nie chodzi. Jeżeli lubisz i potrzebujesz odpocząć na chwilę od tego zgiełku, polecam ci poranny spacer. Najlepiej z obejrzeniem wschodu słońca. Rób to jak najczęściej. Nie musisz robić tego codziennie. Chyba że masz potrzebę, to jak najbardziej rób. Ale potwierdzam, że dużo to daje. Dużo radości, swobody w życiu, że takiego większego spokoju, bez przejmowania się większością rzeczy. Mimo że są jakieś problemy, jasne, że są zawsze, każdy ma problemy, niezależnie jakim by był człowiekiem, co by nie robił, czego by nie miał, zawsze ktoś ma jakiś problem. Chociaż może ktoś powiedzieć, że istnieją ludzie, którzy nie mają problemów. Nie wiem, wydaje mi się, że nawet mnich buddyjski ma problem, skoro jeszcze tu istnieje. Do rozwiązania. Więc go musi rozwiązać. Rozwiązuje go na sposób taki, jaki chciał. Czyli medytuje sobie nad tym problemem, który go dręczy. Chce go przejść i pójść na kolejny etap. Czyli na przykład dręczy go temat śmierci. I on ten temat śmierci drąży jak najczęściej, jak najdłużej. Ciągle o nim myśli. Aż w końcu dowiaduje się, czym ona jest. I nagle uświadamia sobie, że na chwilę obecną chce żyć. Chce mieć jeszcze to ciało. Chce mieć jeszcze tą duszę. Chce jeszcze być w tym miejscu. Chce tu nadal być. Więc jest. Lecz gdy dochodzi do wniosku, że już mu się nie chce, naprawdę czuje to wewnętrznie, że mu się nie chce, że już czas, to odchodzi. Jego może to być odejście zwykłe z klasztoru buddyjskiego, czy jak to tam się nazywa, lub odejście tego ciała i duszy z tego świata, podróżując do innego. Różne mogą to być odejścia, ale któreś on na pewno wybierze, gdy już tego zapragnie. I tak samo jest z nami. Żyjemy, ponieważ chcemy żyć. Lubimy te swoje problemy. I bez problemów ten świat by tak nie funkcjonował, jak funkcjonuje. Nawet w filmie Matrix w pierwszej części jest rozmowa Smitha głównego z Morfeuszem. I Smith, pewnie nie powiem tego dokładnie, Smith mówi coś takiego. Smith mówi coś takiego. Matrix kiedyś był światem idealnym. Był rajem. Ale straciliśmy zbyt duże plony. Musieliśmy coś zmienić. I z waszej historii wyciągnęliśmy to, to, to. I dlatego powstał taki świat, w jakim żyjecie. Problemy was uskrzydlają. Dają wam chęć do życia
chcecie tu funkcjonować. I dlatego go takiego stworzyliśmy. Powiedział też jeszcze coś ciekawego, nad czym warto się zastanowić, że człowiek nie jest nawet podobny do ssaka, ponieważ ssaki biorą tyle, ile potrzebują i dbają o swoje terytorium, a człowiek jest jak wirus, ponieważ dostaje jakiś teren, oczyszcza go do zera i szuka kolejnych miejsc. Wyniszcza, jak wirus, który się rozprzestrzenia. Jest to, wydaje mi się, uważam, że jest to bardzo ważna kwestia, którą tam poruszono w tym filmie. I warto głębiej się nad tym zastanowić, czy rzeczywiście wszystko, co robimy w życiu, jest dla nas odpowiednie i odpowiednie się z tym czujemy. Czy jednak wiele rzeczy zostało nam narzuconych i nawet nie zwróciliśmy na to uwagi, że to robimy. Bo to wydaje nam się to takie oczywiste. Ja na przykład teraz powiem wam, co robię nowego. To nowy przykład na zrobienie jakiejś nowej rzeczy w życiu. Tak jak w poprzednim filmiku mówiłem. No może to być tak jak ja. Staram się nie tworzyć śmieci. Nie wytwarzać. Korzystać z tego, co już jest używane. I tak funkcjonować. Spróbuj zmniejszyć ilość wytwarzanych śmieci. Zobacz, jak się z tym czujesz. Jest to dobra alternatywa do życia, które znasz. Nie bój się nie tworzyć coraz to nowych i nowych i nowych śmieci. Staraj się wykorzystać to, co masz. Tak samo jest z wiedzą, która jest przekazywana nam w przeróżnych książkach. Ona jest przekazywana od wielu, wielu, wielu lat. Nawet od tysięcy. W niektórych książkach można przeczytać różne jakieś wyryte napisy, czy z Biblii słowa, które niosą ogromną treść, ogromną wartość. I właśnie o to chodzi, żeby wykorzystać to, co już było. Żeby nie tworzyć na siłę czegoś nowego, po to, żeby tworzyć, bo będzie tego za dużo. I będzie to w większości niepotrzebne. Dzięki za uwagę. Dzięki za poświęcony czas. Sorry za jakość, ale już jest ciemno. Chyba dzisiaj to będzie ostatni filmik. Chociaż może jeszcze nagram coś, nie wiem. Także powodzenia w życiu życzę i wszystkiego dobrego. Cześć.